Szkoła mieści się na terenie gminy Stare Bogaczowice, posiada bogatą bazę, dobrze wyposażone klasy, pracownie komputerowe oraz dwie sale gimnastyczne, a także wielofunkcyjne boisko szkolne. Od przyszłego roku szkolnego ma być już wybudowane boisko typu Orli, które znajduje się niedaleko stadionu sportowego w Nowych Bogaczowicach, Starych Bogaczowicach. I do tego jeszcze w planach mamy rozbudowę hali, ale to już takie dwuletnie plany rozbudowy hali o 60 miejsc. Siedzących około 60 plus 4 szatnie i rozbudowę, jeżeli chodzi o górę, to rozbudowę kompleksu lekkoatletycznego, czyli bieżnię na 100 metrów, bieżnię 400 metrową i stanowiska do pchnięcia kulą. Mamy dwie sale komputerowe, obie są bardzo dobrze wyposażone. W ostatnim czasie doposażyliśmy szkołę i oddziały przedszkolne w stanowiska komputerowe, doposażyliśmy oddziały przedszkolne, jeżeli chodzi o pomoce dydaktyczne dla właśnie przedszkolaków. Zdaniem dyrektora Adriana Furmaniaka dużym atutem szkoły jest to, że zajęcia prowadzi doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów. Klasy składają się z małej ilości osób, co pozwala na indywidualną pracę z każdym uczniem. Klasy są mniej liczne niż jeżeli chodzi o duże miasta. Podziały są w tych klasach na języka, jeżeli chodzi o języki obce, ze względu na umiejętności ucznia. Uczeń, jeżeli jest bardziej zaawansowany językowo, idzie do grupy, która jest mocniejsza. Uczeń mniej zaawansowany językowo idzie do grupy, która jest mniej mocna. Metody nauczania również nie są standardowe. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz zajęcia praktyczne pozwalają uczniom na zdobywanie wiedzy ponadprogramowej, co widać we wszelakich egzaminach. Oferujemy zajęcia techniczne, oferujemy kulinaria, czyli naukę gotowania dla uczniów. I tam też są klasy dzielone na grupy, po to właśnie, żeby była indywidualna praca nauczyciela z uczniem. Nasza szkoła, jeżeli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych, osiąga wyniki powyżej wojewódzkiej, zarówno w przedmiotach humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, jak i językowych. Jeżeli chodzi o języki, to jesteśmy na poziomie 90%, jeżeli chodzi o rozszerzenie z języka angielskiego i na poziomie 92%. Jeżeli chodzi o język niemiecki. Szkoła słynie z kolarstwa oraz strzelectwa. Mamy MTB, mamy klub Lux Liter Stare Bogaczowice, które w ostatnich zawodach dolnośląskich zdobył 3 pierwsze miejsca w kategorii szkoły podstawowej chłopcy i dziewczęta oraz w kategorii gimnazjum. Dziewczęta zajęły 1. miejsce, natomiast chłopcy 5. Od września poszerzy swoją ofertę o klasy kształcące siatkarzy i piłkarzy. Lekcje wychowania fizycznego zwiększą się o 2 godziny, bo normalna podstawa programowa mówi o 4 godzinach wychowania fizycznego. Natomiast w klasach usportowionych, które mamy zamiar otworzyć, to będzie 6 godzin wychowania fizycznego. Placówka mieści się zaledwie 15 minut od Wałbrzycha. Uczniom z nowych dzielnic miasta szkoła może zapewnić dojazd autokarem szkolnym. Możemy zaoferować dowóz uczniów spoza terenu naszej gminy do naszej szkoły, zlokalizować przystanek w okolicach Piaskowej Góry lub i Podzamcza, czyli w okolicach może być Tesco lub na Piaskowej na Podzamczu. Posiada certyfikat szkoły z klasą, wzorowej szkoły oraz szkoły myślącej o każdym. Budynek jest monitorowany, nad bezpieczeństwem uczniów czuwa kilkanaście kamer. Szkoła posiada również filię w Strudze, gdzie obecnie znajdują się oddziały wczesnoszkolne. Od września powstanie tam także przedszkole. Posiadamy bogatą bazę, tam jest mała sala gimnastyczna, do tego jest plac zabaw i będzie budowane jeszcze boisko wielofunkcyjne, zarówno tak jak tu jest w Starych Bogaczowicach. Z myślą o osobach zainteresowanych ofertą szkoły, Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach przygotował dni otwarte, które odbędą się 11 marca od godziny 16:00.